śliczne, prawda? Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku 508, czyli flagowy model Peugeota. Auto, które jest bardzo fajne, ale ja bym go jednak sobie nie kupił. A dlaczego? Zapraszam do oglądania. Zanim powiem więcej, zrobię dwie rzeczy. Po pierwsze, deaktywuję start-stop, jak już wiecie dlaczego. Nie cierpię tego systemu, to jest mniej więcej tak, jakbyście byli na bieżni, na cardio, biegli, nagle ktoś zatrzymuje bieżnię i nagle wam nogi się łamią. Tak mniej więcej zachowuje i czuje silnik, kiedy musi się zatrzymać, zwłaszcza po intensywnej jeździe na autostradzie. A druga sprawa, to sobie włączę tryb sport, bo inaczej jest cholernie, a to za chwilę. Ok, zacznijmy od tyłu, czyli od punktu wyjścia, cena. To jest straszne, ale ten samochód w tej wersji, ten egzemplarz, to jest 220 tysięcy złotych. Ktoś powie, oszaleli, za Peugeota 220 tysięcy złotych. Tak, nie wiem dlaczego Peugeot przyjął taką politykę, by tak drogo wyceniać. To jest fajny samochód, nawet bardzo fajny, podoba mi się, ale nie za te pieniądze. Już wyjaśniam dlaczego. W tym przedziale, powiedzmy około 200 tysięcy, możemy sobie wybierać w samochodach sporo. Flagowym modelem, powiedzmy najbardziej uniwersalnym, przestronnym, mamy Skodę Superb. Ideał. Jeżeli nam aż tak na przestronności nie zależy, ale chcemy nudną solidność niemiecką, pójdziemy po Passata. Jeżeli nawet nie lubimy po prostu niemieckich samochodów, proszę bardzo, Ford Mondeo, spokojnie do dostania za około 200 tysięcy, z bardzo fajnym wyposażeniem, bardzo fajnym silnikiem. Nowa Toyota, Camry, też ciekawy gracz. Do wyboru, do koloru. Więc co ma Peugeot, czego nie mają tamci? Otóż Peugeot poszedł na design, na to, że ludzie kupują teraz oczami, że pierwsze wrażenie jest najważniejsze i tu mu po prostu muszę przyznać absolutną rację. Ten samochód wygląda genialnie. To jest w sumie, to nie jest sedan, to jest pięciodrzwiowe coupé, ale połączył. Styliści połączyli skrajności tak, że pasują ze sobą. Mamy auto i eleganckie, i zadziorne, i sportowe, ale też nutką klasycznej linii takiej. Wow, naprawdę wow. Zewnątrz petarda, zwłaszcza w tej wersji GT Line, z niskoprofilowymi oponkami, z przyciemnionymi szybami. Każdy się zachwyca. Nie znam osoby, która by w ogóle odgadła, co to jest za samochód. Myślę, że to może jakiś pięciodrzwiowy Mustang albo coś innego. Rewelacja. Drogi Peugeocie, piękna sprawa. Druga rzecz, która w tym samochodzie mnie w pewien sposób zachwyciła, to kokpit. Po pierwsze, siedzimy dosyć nisko. Mamy malutką gokartową kierownicę, do której ciężko na początku się przyzwyczaić, ale po chwili pasuje idealnie. Wirtualne zegary troszkę powyżej. Są małe, ale bardzo czytelne, bardzo intuicyjne. Można dość szybko zmieniać ich wygląd. Na przykład, proszę, wygląd nocny. W tym egzemplarzu z kamerą. Tak, mamy kamerę. Noktowizorek, nasz prywatny, który jeszcze wyszukuje pieszych. Cały panel centralny z tymi przyciskami jak od pianina, bardzo czytelny, bardzo ergonomiczny.
ekran dotykowy, bardzo szybko reaguje. Naprawdę, wow, to aż dziwne, bo to nie wygląda na samochód francuski. Ergonomia wysoka. Znalazłem parę błędów, ale jest dosyć wysoka. Materiały, wszystko miękkie. Nawet to, co lubię sprawdzać. Boczki w drzwiach są wyściełane taką delikatną wykładzinką, więc jak wrzucimy klucze, nie będą nam grzechotały, jak będziemy słuchać radia głośniej. No i tu właśnie z tych plusów przechodzimy w minusy. Zacznijmy od radia. System multimedialny został obrandowany przez Focala. Focal to francuska marka audiofilska i przyznam się szczerze, jestem zawiedziony, bo to gra co najwyżej przyzwoicie. Wiele seryjnych systemów w dużej ilości samochodów zagra podobnie, jak nie lepiej, a tu mamy jednak sygnaturę audiofilską. Dziwne. Co też mi się nie do końca podoba. Wirtualny kokpit jak najbardziej fajnie, mała kierowniczka spłaszczona u góry na dole, no też jest ciekawa, ale nie wiem, jaką bym musiał przyjąć pozycję za kierownicą, żeby górne jej ramię nie zasłaniało mi troszeczkę wyświetlacza. Jeżeli podniosę fotel, będę siedział za wysoko, jeżeli się obniżę, kierownica jednak za bardzo mi zasłania ten wyświetlacz. To są drobne rzeczy, które troszeczkę denerwują, podobnie jak brak przesuwanego podłokietnika, a lampka w schowku, proszę mi żyć, w nocy można straszyć dzieci. Przypomina trochę tą pułapkę z filmu Ghostbusters, która jak się otwierała, to taki promień świetny, wielki się pojawiał. Tak w nocy to wygląda. In plus. Zdecydowanie in plus. Design zewnętrzny w postaci chociażby tych lampek powitalnych po otwarciu z kluczyka. W ogóle światła genialnie świecą, bardzo ładne. Cały samochód estetycznie pasuje każdemu, bo wcale się nie zdziwię, jak kupi go profesor neurochirurgii, jak i też jakiś małolat, który po prostu zobaczy w nim auto z pazurem. No ale żeby auto miało pazur, oprócz wyglądu, to co najważniejsze, powinno dobrze jeździć. I tutaj zaczynają się schody. Chciałbym się powiedzieć po francusku sacheble, czy jak to tam. Dlaczego? Konkretny egzemplarz posiada silnik 1.6 piurtek, 225 koni, benzynka, oczywiście turbo doładowany, z 8-biegową skrzynią biegów, podejrzewam firmy Aisin. Nie jestem pewien, ale na to wygląda. To nie jest moje pierwsze wrażenie z jazdy 508, bo niedawno mieliśmy na testy wersję kombi dwulitrowym, najsłabszym dieslem. I tam tego auta nawet nie chciałem nagrywać, bo by było wstyd. Dwulitrowy diesel nie dość, że wcale nie był oszczędny, to jeszcze był wyjątkowo leniwy, a współpraca z tą skrzynią biegów bezsensowna. Każde mocniejsze wciśnięcie pedału gazu, wycie, braki w dynamice, a spalanie do góry. Z silnikiem benzynowym 8-biegowy automat współpracuje o wiele sensowniej. Nadal zdarza mu się, zwłaszcza w trybie sportowym, przeciągać niepotrzebnie biegi, trzymać za wysoko obroty, nawet tak jak teraz, spokojna jazda. No ale powiedzmy, no tak to już jest, że jak mamy na sporcie, trzyma to wyżej. Przynajmniej benzyna lubi wysokie obroty, więc jeżeli kikniemy, jest redukcja, ale jest też przyspieszenie. W dieslu tego nie uświadczyć. Co ciekawe, ten 1.6 nie spala jakoś zauważalnie więcej od diesla. Rzekłbym nawet przy spokojnej jeździe pali podobnie. A nie mamy wszystkich ekologicznych ciulstw, więc całkiem sensowna propozycja. Tylko nie za 220 tysięcy złotych. Bo za 220 tysięcy złotych, jak już poszukamy, to możemy dorwać Kia Stinger 3.3 biturbo w czterech butach. A na pewno kupimy Volkswagena Passata z silnikiem dwulitrowym TFSI o mocy prawie 280 koni. I ten cały 1.6, który powiedzmy ma katalogowo
7,2 do setki to nie jest zły wynik, ale to nawet nie stało koło takiego Passata czy Superba. To po prostu zmiecie go z drogi. Dlaczego też od razu aktywowałem tryb sport? Otóż to jest chyba największa wada tego samochodu, prowadzenie. W trybie zwykłym, przełączymy się chwileczkę. W trybie zwykłym ten samochód prowadzi się na moje karygodnie. Żelek. Żelek, wielka miska pełna budyniu, a my siedzimy u góry. Naprawdę, już nie mówię o drogach takich gminnych, ale mówimy o krajowych drogach. Nawet na autostradzie bardzo często przy prędkościach dopuszczalnych to jest i irytujące, i dosyć niebezpieczne, bo auto się nie zachowuje stabilnie. Więc dobrze, no ktoś powie, czego się czepiasz, Robert? Przełączasz sport? Okej, tylko znowuż, i tu dochodzimy do rzeczy, o której mówiłem. Skrzynia biegów w trybie sport trzyma wyżej obroty, minimum 2500. Nie pojedziemy sobie na 8 140, żeby mało paliła. On będzie trzymał 7 albo 6 bieg. Obroty będą oczywiście wyższe, spalanie jeszcze większe, wycie w kabinie. Może nie wycie, ale głośniej. Więc albo decydujemy się, jedziemy sobie komfortowo, w miarę żelkiem, ale to na dłuższą metę, nie przy tym cudownym kokpicie, nie przy tej małej kierownicy, nie przy tym zadziorze z zewnątrz. No to jest schizofrenia motoryzacyjna, żeby tak jeździć, więc kiedy przełączymy się w tryb sport, znowuż wyje spod maski. Tak, to są rzeczy, które dość istotnie mnie wkurzają. I merde, naprawdę, cholera jasna, czemu nie można było zrobić tak jak start-stop, przyciskiem pyk, pyk. Tak samo wybieram sobie konfigurację zawieszenia, usztywniam je po prostu pode mnie, a w ogóle ustawiam je sobie w menu tego super dotykowego ekranu, cyk, cyk, na dzień dobry, konfiguracja. Przynajmniej ja się tam nie dochrapałem. Co jeszcze jest dosyć irytujące w tym samochodzie? Szum wiatru. Nie wiem, czy to będzie słychać, mamy 120 na liczniku, więc żadna prędkość. Ewidentnie świszczy. Wybaczam to dlaczego. Drzwi nie mają ramek. Tada! W tej klasie to jest ekstrawagancja. Świetna sprawa. Tak samo jak wybaczę troszeczkę mniejszy, bo niecałe 500 litrów bagażnik, ale ta linia nadwozia jest tak cudowna, że mogę mieć troszeczkę mniejszy bagażnik. W podsumowaniu, przepraszam, zapalę sobie, o, może mi będzie bardziej widać. W podsumowaniu, świetne auto, nietuzinkowe, bardzo się rzucające, dające całkiem dużą przyjemność z jazdy. Frajda to za duże słowo, ale przyjemność. Ze świetnymi, jak na Peugeota, materiałami w środku. Te fotele, ta skóra pikowana, naprawdę wyglądają obłędnie i są całkiem przyzwoite. Systemami, bo ten samochód jest wyposażony po kokardy, łącznie z Night Vision, z ogrzewaną przednią szybą, tylną klapą w elektryce, wszystkimi asystentami dookoła, więc tutaj jest bardzo dobrze, tylko gdyby ta cena była niższa, gdyby ten samochód w tej wersji z takim wyposażeniem kosztował około 150 tysięcy, polecałbym go każdemu, naprawdę. A tak jest drogi, właściwości jezdne są tylko co najwyżej przyzwoite i oprócz designu i takiego smaku wewnętrznego, który jest niewątpliwie ogromny, aż tak wiele do zaoferowania nie ma. No szkoda, no znowu czegoś mi brakuje. Czy ja w końcu trafię na samochód, który powiem tak, kupuję, biorę Cię w ciemno i nie wiem. Okej, przepraszam za te moje przydługie wywody, odcinek króciutki, mieliśmy ten samochód tylko na chwilę, ale bardzo chciałem o nim zrobić odcinek. Na pewno, jeżeli będziecie szukali podobnego samochodu, proszę przejedźcie się, sprawdźcie, napiszcie w komentarzach, czy podobnie uważacie. No auta nie kupuje się jednak tylko oczami, przynajmniej ja. Jeżeli jesteście tego samego zdania, to Peugeot do Was nie przemówi. Ale szanuję. To mogłaby być idealna dalsza linia
genialnej 405 i cudownej 406. Tylko żeby te prowadzenie i chociażby 2 litry pod maską. Dobra, nie marudzę. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Śmigam.